Każdego roku w Polsce w wyniku zderzeń pojazdów z przydrożnymi drzewami ginie blisko pół tysiąca osób, a około 2,5 tysiąca zostaje rannych. Chcemy takiej zmiany przepisów, która uniemożliwi sadzenie nowych drzew w pasie drogowym w pobliżu miejsca, gdzie wcześniej wycięto niebezpieczne dla kierowców drzewo. Do nich wpływają sygnały od rodzin osób, które zginęły na skutek zderzenia pojazdu z drzewem. Chcemy, aby w Polsce sadzono jak najwięcej nowych drzew, ale niekoniecznie w miejscach, w których wcześniej dochodziło do śmiertelnych wypadków. Nie postulujemy wycinki przydrożnych drzew, a jedynie powstrzymanie się od sadzenia nowych w miejscach, gdzie wcześniej dochodziło do tragicznych w skutkach wypadków w wyniku zderzenia z drzewem.